Moim największym sukcesem życiowym bez wątpienia jest to, że odnalazłam drogę życiową, którą chcę podążać. Drogą tą okazała się gastronomia. Cały swój czas poświęcam na gotowanie. Steve Jobs kiedyś powiedział, że nasza praca wypełni większą część naszego życia. I zdecydowałam się, że moją pracą powinna być gastronomia, bo człowiek powinien robić to, co kocha, a ja kocham gotować. Moim największym sukcesem jest powołanie do kadry rok temu wojewódzkiej w piłkę ręczną oraz zostanie laureatką wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. Moim największym sukcesem jest to, że umiem dobrze pływać i mam w tej dziedzinie dużo osiągnięć. Dwukrotnie brałam udział w ogólnopolskim konkursie gitarowym. Mój największy sukces życiowy to awans do kadry województwa w piłkę nożną. Mój dotychczasowy największy sukces to jest pierwsze miejsce w szczeblu województwa w gimnazjadzie dziewcząt i awans do mistrzostw Polski. No i jak na razie to tyle. Moim największym sukcesem jest osiągnięcie tytułu najlepszego absolwenta szkoły podstawowej numer 3 w Gubinie. I było to możliwe dzięki temu, że zostałem laureatem w historycznym konkursie przedmiotowym i finalistą w polonistycznym. Oraz także dzięki paru innym wygranym przeze mnie konkursom, na przykład ogólnopolski konkurs języka niemieckiego Dafkener, czy gubiński konkurs pod tytułem Najlepszy matematyk Gubina. Najbardziej lubię gotować. Gastronomia to moja pasja, odkąd pamiętam, od najmłodszych lat. Podpatrywałam, co robiła moja mama, co gotował mój dziadek. I zawsze gdzieś tam w tych garnkach grzebałam swoimi małymi rączkami. Najbardziej lubię spędzać czas ze znajomymi, z przyjaciółmi. Często też spędzam swój czas na treningach z moją drużyną. Najbardziej lubię uprawiać sport. Grać w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz lubię jeździć na nartach. Najbardziej lubię uprawiać sport. Najczęściej gram w siatkówkę, w piłkę nożną lub koszykówkę. Jeżeli chodzi o naukę, interesuję się informatyką i chciałabym robić coś w tym kierunku w dalszym życiu. Jeżeli chodzi o sport, jest to siatkówka, ponieważ jest niezawodnym sposobem wyładowania energii i emocji oraz traktuję ją jak przygodę. Najbardziej lubię wypady z przyjaciółmi, wspólne spotkania. Uwielbiam czytać książki science fiction, historyczne i przygodowe. Oprócz tego moją pasją jest harcerstwo, bo po prostu kocham biwaki i obozy na łonie natury. Najbardziej w życiu chciałabym być szczęśliwym człowiekiem oraz chciałabym też być spełnioną osobą, która osiągnęła sukces, która dążyła do celu i chciałabym też być oczywiście szczęśliwą osobą, jest to dla mnie bardzo ważne. Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy robi rzeczy, które kocha. Najbardziej w życiu chciałabym robić to, co sprawia mi przyjemność. I to, z czego będę dumna i czym będę mogła się pochwalić. Najbardziej w życiu chciałabym skończyć studia i mieć dobry zawód. Najbardziej w życiu chciałabym być szczęśliwym i zostać profesjonalnym piłkarzem. Tego jeszcze dokładnie nie wiem, ale zastanawiałam się nad właśnie, jak już wspominałam, kierunkiem związanym z informatyką. No i nie wiem do końca jeszcze. W życiu chciałbym być szczęśliwy. Myślę o zawodzie lekarza. I chciałbym dostać się na studia medyczne w którymś z krajów Europy Zachodniej, żeby móc pomagać ludziom i leczyć ich na poziomie europejskim. Oprócz tego chciałbym pokazać wszystkim Polakom z małych miast, że nie powinni mieć kompleksów i że naprawdę mogą coś osiągnąć, tak jak zrobiła to pani Urszula Dudziak. Z
Złoty medal w gimnazjadzie zdobywa się poprzez ciężką pracę i stalowe nerwy. To nie było lekko, miałyśmy bardzo ciężkie treningi, byłyśmy bardzo zmęczone, ale wiedziałyśmy, że walczymy o medal i musimy się bardzo postarać. No i udało nam się, zdobyłyśmy złoty medal. Pierwszy raz z siatkówką spotkałyśmy się w 4 klasie szkoły podstawowej na SKS-ach. No i tam nauczyliśmy się podstawowych zasad dotyczących siatkówki oraz oswajałyśmy się z boiskiem. Przygodę z siatkówką zaczęłyśmy w 2 klasie podstawówki i wiedziałyśmy, że to jest sens życia, a nie tylko gra. Jest to sport wyjątkowy. Dzięki siatkówce przeżyłyśmy wiele wspaniałych przygód, mamy wiele wspomnień. Nawiązujemy znajomości. Razem tworzymy drużynę. Można powiedzieć, że w pewnym sensie siatkarską rodzinę. Na pewno jest to bardzo ciężka praca. Musiałyśmy wielokrotnie rezygnować ze swoich rozrywek, żeby tylko pójść na trening, poświęcić się dla drużyny. Trzeba zdać się na decyzję trenera i zacisnąć zęby i po prostu walczyć do samego końca, dać z siebie wszystko. Z pokorą przyjmować słowa krytyki, jak i pochwały. Aby osiągnąć sukces, trzeba poświęcić dużo czasu na przygotowania. Treningi powinny być systematyczne, robione tak 3-4 razy w tygodniu, tak po 1,5 godziny. Nasz sukces, naszym zdaniem, tkwi w treningach, w które włożyłyśmy swój trud, wolny czas. Dzięki naszemu trenerowi, który jest dla nas wielką podporą w chwilach złych i tych dobrych. Większym sukcesem było to, że dostaliśmy się na Mistrzostwa Polski, w których zajęliśmy 12 miejsce i myślę, że pokazaliśmy tam dobrą siatkówkę. Sukces rodzi się dzięki zaangażowaniu, wytrwałości, wspólnej pracy trenerów i drużyny, wsparciu kibiców i najbliższych oraz możliwości, które daje nam Volley Gubin. Jesteśmy bardzo zgrane, dogadujemy się bardzo dobrze, nie tylko na boisku, ale również poza nim. Oczywiście zdarzają się niepotrzebne sprzeczki, ale szybko udaje nam się je rozwiązać. Jak każdy stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Chciałybyśmy zdobyć Mistrzostwo Województwa w sezonie w klubie, jak i ponownie w rozgrywkach szkolnych. I w tym momencie chciałabym bardzo podziękować prezesowi naszego klubu Volley Gubin, panu Robertowi Ziglowi, który bardzo nas wspiera i poprzez to, że możemy grać w tym klubie, spełnia nasze marzenia. Najgorzej było na początku, jak rok temu młodsze dziewczyny dołączyły do naszego zespołu, ale teraz już jest dobrze. Przed każdym meczem jest pewna adrenalina, inna niż zwykle atmosfera, ale to my musimy wspierać się nawzajem, mówić słowa otuchy, jak i pochwały. Naszym zadaniem jest również wspólne stresowanie się muzyką czy żartami. Nigdy jednak nie zapominamy o skupieniu i o wygranej, bo to jest naszą największą motywacją. Nauczyłyśmy się współpracy na boisku z naszymi zawodniczkami razem wszystkie i pamiętamy też, jakby bierzemy na swoją klatę wszystkie porażki. Bardzo się cieszę, że wybrałam ten sport, bo bardzo, bardzo dużo wielu rzeczy mnie nauczył. Cieszę się, że mogę spędzać czas na boisku, ponieważ mam kontakt z moimi koleżankami, robimy coś, co kochamy i coś, co nas łączy. I mam nadzieję, że dalej będę mogła uprawiać ten sport, bo naprawdę sprawia mi on wiele radości i satysfakcji. Granie w siatkówkę na pewno daje mi wiele radości oraz niezapomnianych wrażeń. Jest to niesamowite uczucie, gdy wchodzisz na boisko i możesz pokazać efekty swojej pracy i treningów, na które pracowałeś przez tyle lat. Nauczyłyśmy się również, że jeśli marzymy o czymś, to musimy dążyć do naszych marzeń i je spełniać. W tym wszystkim pomaga nam dążenie do celu i myślenie o sukcesie, jaki możemy osiągnąć. To jest bardzo trudne, nauki jest bardzo dużo i trzeba naprawdę się postarać, żeby pogodzić te dwie rzeczy. Na ten rok mamy plan zdobyć medal w rozgrywkach ligowych, w kadetkach i w młodziczkach i również planujemy powtórzyć sukces w gimnazjadzie. W tym sporcie nie da się nic zdziałać samemu. Dopiero razem możemy osiągnąć sukces. I chyba to w tym sporcie jest najpiękniejsze. Ale jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. I przy okazji chciałam poprosić nauczycieli o wyrozumiałość dla naszych zawodniczek. Na pewno musi bardzo dobrze szkolić nasze zawodniczki i musi być na pewno mieć charakter i nie zawodzić nas w złych chwilach i zawsze nas wspierać. No bo jest najlepszy. Wszystkie!
No okej. Okay. To już? A jak się pomylę? Będziemy jeszcze raz nagrywać. O, mogę jeszcze dobra, raz. Śmiało. Dobra. Być szczęśliwa, to już mówię? Mój najwięcej. Można powiedzieć, że dzięki niemu. Ojej. To było bardzo ciężko, ale jeszcze stop. Także no teraz to. No kamery, dobrze. Nie zapomniałam. To było bardzo ciężko. No jej, tu one się zmieniło. No proszę pana. I się zacięło. I mogę od początku jeszcze? Dobrze. Dobra, stop. Trzeba... Sens... O Boże, nie dobrze, wiem. Dobrze, powtarzamy. I... ojej. Mogę jeszcze raz? Śmiało.